To ruszamy. Mateusz Gerald Budziak, SciStorm Gaming, nasz prawnik z Krakowa, a tutaj Kang Min-su, czyli Onsite Gaming Solar. Dobrze, Geralt oczywiście już się nawet zorientował, że Solar zajął haczerkę w innym miejscu, no bo tutaj zrobił blokadę Solarowi w standardowej ekspansji. Dobra, dobra. No, trudna mapa, moim zdaniem, dla Geralta. Ale chyba taka mapa pod te trzy Stargate Feniksy, które Mateusz całkiem lubi grać ostatnio na Zergów. No, na Homestore Cupie to była kapitalna sprawa. Elegancko rozegrany. No ale tutaj właśnie tak negatywnie trochę przypominam, że Geraltowi mega ciężko będzie wyjść z tej grupy. Najlepiej jakby wygrał z Solarem 2-0 i wtedy też chyba nie ma jeszcze gwarancji, że awansuje. Szkoda, że Geralt jeszcze właśnie jakieś mapy nie urwał Kreatorowi czy Klemowi, bo wtedy no jakby wygrał na przykład z Solarem potem 2-0, to chyba już byłby pewniaczek. No i jeżeli Geralt nie awansuje z tej grupy, no to już pozostaje nam tylko mana, którego pewnie będziemy tam trochę śledzić dzisiaj i prawdopodobnie jutro. Solar musi przegrać z Geraltem, wygrać z Klemem, albo Solar musi ze wszystkimi przegrać. No ze wszystkimi to na pewno już nie przegram, bo zwyciężył z Meo Majeką, ale tak, z pozostałymi zawodnikami pewnie musiałby faktycznie przegrać. To mała szansa, ale możliwe to jest. W sumie no. Możliwe, możliwe. No najważniejsze, żeby Geralt teraz wygrał, ale to wiemy, jak to jest trudne zadanie, pokonać Solara. Jest jednak też ostatnimi czasy przecież mistrz Super Tournament. Tutaj Oracle oczywiście wylatuje na mapę, tutaj też jakieś malutkie zamieszanie. Pilnuje tego cienia Oracle. No dobra, całkiem okej początek. Na razie jednak klasycznie gra zaczyna nie Feniksy, a Oracle. Dobra, czyli to nie będzie styl z Feniksami, tylko taki mocny lądowy styl, skoro dwa Forge inwestuje, no to... A, no bo też gramy na nowym balansie, to może faktycznie ten build z dwoma Forge'ami, który też przecież Geralt grał jeszcze przed patchem, będzie taki zacniejszy. Przypominam, że ulepszenia się szybciej opracowują, troszeczkę szybciej. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to robią się o 7, 9 i 11 sekund szybciej. 7 sekund szybciej robi się no, plus 1 do ataku, czy tam pancerza, czy do osłon. 9 sekund szybciej się robi drugi poziom ulepszeń. I trzeci poziom ulepszeń robi się 11 sekund szybciej. Niby małe rzeczy, ale oczywiście, że tak się przypomnę na poziomie zawodowym, wbrew pozorom to może dużo zmienić. No i ciekawe, bo Geralt coś tam na dole mapy buduje, coś tam ukrywa. Solar też w ogóle jak nietypowo gra, takiego maslinga w sumie z Bane'ami, trochę jak Dark. Seral tego próbował, no Dark oczywiście to często grywał i nadal mu się chyba zdarza. No jest niebezpiecznie. Aż się dziwię, jak wolno Oracle w ogóle wracają do bazy. Ale w końcu wrócą. O, nie wiem czy mi się podoba ta aktywacja, tutaj to chyba było akurat troszeczkę słabe, bo teraz... Znaczy my to wiemy, Geralt w sumie nie widział tych lingów wybiegających na mapę, no.
To jest kwestia wizji. No i tutaj też nie ma jeszcze baterii, no bo Geralt nie wie po prostu, że to jest to zagranie. Nie sposób je czasami tak łatwo odczytać, też na tym polega jego siła. Latasz, szukasz, biegasz, a jeszcze nie wiesz, co tak naprawdę robi rywal. Solar w sumie to olinuje tak jakby, jednocześnie grając 3/4 bazę, ryzykuje niby. Ale jak to wejdzie, to będzie pięknie dla Koreańczyka i niestety są ogromne szanse, że mu się właśnie ta akcja powiedzie. Oracle są po drugiej stronie mapy i w tym momencie właśnie, w najgorszym możliwym dla Polaka momencie, Dainy Lingi wchodzą w to wszystko. Próbował jeszcze się barykadować Geralt, ale to nie bardzo tutaj było możliwe, za mało czasu, za mało przestrzeni też. A nawet gdyby to zrobił, to raczej nic by to nie zmieniło. Powracają Oracle recallem, no ale teraz to już jest chyba za późno. I tak może rozwalić do końca tego Nexusa Solar. I tak też zrobi. No i teraz kończy się 1-1, czyli... No trochę pechowo. Trochę Oracle może powinny tutaj lepiej patrolować okolice. Ale chciał też kontratakować Geralta, bo to też jest słuszne zagranie, żeby właśnie ta kontra się odbywała. No, troszkę pech też, że akurat jak zagrał w Forge, to akurat to zagranie zrobił Solar. Ale na pewno jakby zrobił na przykład może 3 Oracle szybciej, tylko no to jest inny build w sumie, no. To by poszło lepiej. No nic, nie dało się tutaj za wiele zrobić. Troszkę więcej zwiadu to może. I wtedy jakaś większa barykada w tym miejscu, jakaś bateria, Stalker. No ale to tak zrobić na tej mapie. Właśnie tutaj jeszcze wracając do mapy, to tutaj bardzo ciężko się dobrze zabarykadować w trzeciej na takie Zergling, Baning ataki. Tutaj w zasadzie może 3 Oracle właśnie trzeba by grać. GG. GGN. Geralt to jakby napisał good night. No to teraz już wyjście z grupy to będzie naprawdę cud. Nie wiem, czy w ogóle to jest jeszcze możliwe. No ale musiałby na pewno Geralt musiałby teraz wygrać 2-1. Żeby mieć jakiekolwiek szanse. Z Polaków, czy Elazer tylko się zakwalifikował na IEM Katowice? Nie, jeszcze Spirit do tej fazy RO36, czyli jeszcze przed fazą grupową będzie taka kwalifikacja, eliminacja na miejscu. I do tego się dostał na razie Elazer i Spirit, z tego co tam widziałem ostatnio na Liquipedii. Jakie otwarcie na zergów aktualnie są, ok? No właśnie. No niektórzy no, próbują te Feniksy na przykład grać. Czyli jakieś jedno zagranie, które miałbym wskazać, to mi akurat, powiem szczerze, ciężko. Ale mi się osobiście podoba to otwarcie, jakie właśnie Geralt ostatnio grał na Homestar Cupie, czy na paru innych turniejach. 3 Stargate Feniksy. No Dark Templar Drop niby też, ale... Zależy, no Maxpax na przykład bardzo często, bo to w zasadzie co Protoss to obyczaj trochę. Maxpax na przykład bardzo dobrze sobie na mniejszych mapach radzi Adept Pushami. To wszystko wymaga, no, takich dużych umiejętności, żeby to miało rację bytu, nie? Adept push, potem z przejściem jakieś Disruptory, jakaś trzecia baza. Albo może więcej gatewayów. No Protoss generalnie dobrze jakby trochę zaskakiwał. TGS, czy Geralt coś kiedyś wygrał? Zależy, co masz na myśli przez coś. Jeżeli chodzi o turniej typu Mistrzostwa Świata, no to nie. Jakiś Dreamhack Valencia, czy coś podobnego, to jeszcze nie. Ale takie inne, trochę mniejsze turnieje jak najbardziej się zdarzyło. Ale na przykład Clem też jeszcze nie wygrał żadnego dużego turnieju takiego na miejscu. Typu Atlanta czy Valencia. Wygrywał te edycje internetowe. Oho. Kaniwera dzisiaj jest Stachurski, mówił, że chyba dostał jakiś list. Więc... no... A może się jeszcze ktoś znajdzie. Ja nawet nie wiem, bo ja nie zaglądam do skrzynki.
Ostatnio doszła do mnie kartka z wakacji siostry, także... A już powinienem ją widzieć 3 miesiące temu, 2 miesiące temu, a zobaczyłem ją jakieś 2-3 tygodnie temu, no to... A po prostu nie patrzę do skrzynki. Po prostu zapominam. Dobra, Geralt oczywiście wybiera tym razem taktykę troszeczkę inną. Oracle z przejściem w Voida. Wcześniej były dwie Oracle takie szybsze. Dobra, zobaczymy, może to podejście będzie właśnie sensowniejsze. O, Solar jak się skurczył do lewej strony tymi dronami. A ja też mam kategorię A chyba. 10 lat temu miałem znaczek kategorii A, dzisiaj to tak ciężko powiedzieć. Ej, a co jak ktoś jest chory? Na przykład ma gorączkę, czy coś takiego? To też na ćwiczenia i na ten, nie ma przebać? Robisz fikołki ze wszystkimi? Zarażasz wszystkich dookoła? A, przełożenie jednak. I tak ktoś za każdym razem chory. Dobra, lecimy, lecimy. Tutaj jak widać królowe będą teraz męczyć. A raczej będą próbowały zmęczyć tego Voida, ale on jest trochę nieuchwytny. A to jest fajne! To jest sensowne, żeby Voidry trochę... O, wow! O, wow! Voidry robi za tanka! A tutaj łotrzyki w postaci Oracle. Jeszcze w plecy troszkę. Ładnie. Ej, tu nie ma spora! No, Solar, nie wiem u kogo to podpatrzyłeś, ale... Ryzykowna to myśl była. Świetny wlot. To było mega dobre dla Mateusza. Ten Voidry jeszcze jednego Overlorda chyba rozwalił. No, ale teraz też uciekamy. Uciekamy, Mateusz. Tak jest. No, tylko nie wiem, czy nie dalej trzeba. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Kliknął dalej. Kariery. Fajnie. Ofensywnie. O, widzę, że supply block się jeszcze trafił, ale na szczęście nie taki skandalicznie długi. Solar nadal nie postawił spora, no to Oracle powracają. Kariery są grane. I co ciekawe, adept push nawet. Tylko, że to bez ulepszenia do szybkości ataku. Ładnie, ładnie, tylko niestety nie da się zbyt wielu dron i tak zaatakować. Voidray powraca. Patrzmy na przeskok. O, super, tutaj nawet królowej nie ma, to bezpośrednio drony są atakowane. Hydralisk. Sztuk 7. Już jeden się nawet wykluł. No nie, nie traćmy Voida, nie traćmy, nie traćmy, nie traćmy niczego. Teraz Oracle powinny powrócić do tej bazy na górze. No tutaj też mogą w sumie, nie ma znaczenia ten spor dużego. Ej, ale halo, 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 halo. Ej, co się stało? A on wraca chyba, Oracle, do bazy, żeby przeżyć na Hydraliski, bo on nie ma, no w sumie tak, faktycznie nie ma za dużo obrony. Recall. Oracle miał miejsce. Oracle są już w naturalu i teraz do trzeciej bazy podlecą, może jakaś pułapka. No trochę jest niepewnie. Solar olinuje, ryzykuje wszystko, co ma. Czemu to nie ma kanona jakiegoś? Jeden kanon, mam wrażenie, dużo by pomógł. Może Geralt w ogóle nie wie, że jest atakowany, ale teraz tak dziwnie z tym recallem. On zrobił recalla z tego miejsca, a tu już prawie wrócił w to miejsce. Oracle powinien gdzieś tutaj chwilę się pokręcić, popatrzeć, nie? Zamiast tak lecieć chyba, bo... Chyba, że Geralt uznał, że już na pewno się obroni tym, co ma. No to... A nie, jednak teraz Oracle wracają. Może użył Hotkey do całej armii. No tak trochę chaotycznie jest. Boże, nie traćmy interceptorów za szybko. O Boże, już prawie nie ma interceptorów na karierach. Tylko 5 sztuk się ostało z 16. Oracle padła. No trochę nie wiedział, że jest atakowany. Właśnie dlatego te Oracle tutaj powinny środkiem się chwilę temu jeszcze tak rozejrzeć. No, jest ciężko. Na szczęście kanony się pojawiły. Musi się przy nich bronić Geralt. Musi teraz chyba też przestać walczyć karierami, bo... A może i nie. A może i nie. Bo jak zloty dojdą, jak stalkery będą powolutku atakować, może coś z tego jeszcze będzie, ale... Ciężka to defensywa. To rzadki scenariusz, tak ciężko ocenić pewnie Geraltowi. Czy może, czy nie może, ale no jednak okazuje się, że za dużo sił ma Solar. Najważniejsze nie tracić karierów.
czy jakieś plus 1. Już nawet kolejną bazę buduje Geralt. Niby źle, ale nie takie gry się widziało, które jeszcze wyciągał Protoss. Najważniejsze to być spokojnym i budować kariery. No i ich nie tracić. Niestety te probki, które ewakuowały się... No nie, nie wiem, czy to można nazwać ewakuacją. Ale no, zostały stracone. O, teraz próbuję złapać coś Geralt. No niekoniecznie może. Nie no, nie jest dobrze, nie jest, bo interceptorów jak na lekarstwo. Ciekawe, czy to jednak nie powinny być tempesty. Trochę lepszy zwiat, trochę lepiej się rozejrzeć tym Oracle, nie? Ale Solar grał jak na niego dość nieprzewidywalnie. Nawet bardzo nieprzewidywalnie. No i niestety, po tej mapie nie powiemy chyba już Polska górą. Jednak kim ci górą? GG. No szkoda, czyli niestety Geralt podzielił w tym turnieju los Spirita. Hydra zbyt imba. No trochę tak... Może jakaś jedna pułapka, nie? Jakby się udało przyfarcić. Jakby weszła pułapka na Hydry. Jakby wiedział też, że jest atakowany w ten sposób. Może mniej gatewayów. Więcej kanonów. On tam dobudowywał jeszcze jakieś gatewaye. A może jeszcze lepiej byłoby tam po dwóch karierach robić już tempesty do obrony, nie? Może by się udało. Czy gry Grześka dzisiaj czy jutro? Podobno część dzisiaj, część jutro.